Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Praktycznie tydzień z życia miałem wyjęty przez tą chorobę. Jeszcze się do końca nie pokończyła, ale zeszła już gorączka. Mogę mówić trochę przez nas w dzisiejszym odcinku, natomiast nie chcę już mi się siedzieć w domu, bo ileż można. Chcę działać z tym autobusem. A plan na dzisiaj jest... Łyżka, muszę to do domu odnieść. Plan na dzisiaj jest bardzo prosty. No chcę wkleić szybę, chcę wkleić chociaż jedną szybę. Fajnie by było, jakby się udało, bo w komentarzach mi napisaliście, że dwie szyby wkleić jednym klejem może być optymistycznie, no i faktycznie. W sumie to jest kawał szyby. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pierwsze co, to trzeba wyciąć otwór, pozabezpieczać i dalej to się zobaczy. Co do stołu, to dzisiaj też stół leci na sprzedaż, także będę musiał tu go wyciągnąć i... Bardzo dużo osób się pytało o reszty narzędzi, więc też wam pokażę. Ale to jak będę wyciągał stół, żeby dwa razy roboty bez sensu nie robić. Wieczorem ktoś ma po niego przyjechać. Także główny temat odcinka dzisiaj to będzie wycinanie okien. Pogoda średnia, więc na dworze nie będę tego robił, bo jak widzicie cały czas pada. Będę to robił w środku, ale czym to będę robił? Prawdopodobnie wyżynarka, tak jak wszyscy. Gdzieś mam tu nożyce do blachy elektryczne, ale... Boję się, że nimi mi pognie troszkę blachę, dlatego gdzieś tutaj, w którymś z kartonów, miałem wyżynarkę od widza z Parkside'a, taką akumulatorową. Dobra, dokładnie o to mi chodziło. Dlaczego konkretnie tej szukałem? Bo ma plastikowy ślizg. Moje wszystkie mają metalowe, mimo to i tak okleję, to wiadomo. Wrzucę do ładowania i jadę kupić brzeszczot. Świeżutki brzeszczot musi być, żeby było pewne cięcie. I tutaj faktycznie większość ludzi ma rację. Pierwsze cięcie w aucie jest najbardziej stresujące. Ja się stresuję trochę. W Wieruszowie, u mnie, w okolicy nigdzie nie ma sklepu takiego sieciowego z budowlanki typu Castorama, Leroy i różne takie inne sklepy. I tydzień temu, równiutko tydzień temu, otwarli pierwszy. 2 kilometry w tamtą stronę mam Mrówkę, która jest otwarta długo, bo chyba tam do 20. Lepiej do budowy kampera trafić nie mogłem, nawet sklep otwarli, także powoli wszystko idzie w dobrym kierunku. Chyba wszystko, bo podkładu epoksydowego to w Mrówce nie ma, trzeba będzie jakąś lokalną dystrybucję sklepików z lakierami odwiedzić. Przerwa w zakupach, bo jednak stół nie wieczorem, a trochę wcześniej się udało ogarnąć transport i trzeba go odgruzować. No i część osób się pytała, co jeszcze ciekawego sobie wziąłem. Mówiliście też, żeby podawać kody tego w opisie. Nasadki, łomy, kolejne nasadki, zestaw do bicia tarcz, bo wiadomo, że w Ducato się je będzie wymieniało. Uniwersalne szczypce do elektroniki, jak będę robił w Ducato, też się przyda. Rzecz kolejna dosyć ważna przy budowie kampera, czyli maszynka do zaciskania nito nakrętek, bo właśnie w taki sposób będą szafki montowane do samochodu, nie żadne wkręty, tylko tak jak chyba większość robi, nito nakrętka i zwykła, normalna śruba. Tu mam swój, to będzie ze mną jeździło prawdopodobnie na wyjazdy, czyli walizka pełna rzeczy elektrycznych, nie klucze, tylko multimetr, śrubokręty, no, zaciskarki, cały taki komplet. Stwierdziłem, że sobie wezmę młotek igiełkowy do rzeczy zardzewiałych. A co w Ducato będzie zardzewiałe, że potrzebuję młotka? Prawdopodobnie winda od tylnego koła. Ona jest tam pod spodem i zawsze jest zardzewiała. Kobyłka, no to taka rzecz, która przydaje się zawsze. Ściągacze do plastików, jak się będzie robiło wygłuszenie. Zgrzewarka do rur PP, bo wstępnie taka tu miała być właśnie instalacja, ale to pewnie będzie albo w tym, albo jeszcze w następnym odcinku, czyli trochę zmiana planów i będzie na niebieskich wężach typu Tecalan, takich no typowo pneumatycznych, także jednak nie będzie na PP. I co ciekawego, zestaw do rwania wtrysku, nad którymi się ciągle zastanawiam. I to, ja to tutaj się walnęło i wysłało dwa razy, już im to napisałem, jeden zestaw poleci do kolegi, który robił seniorowi samochód, który mi wielokrotnie użyczał warsztatu, także dostanie w prezencie, no bo bez sensu przesyłać w tą i z powrotem, tak ja to stwierdziło, więc czemu by nie. I na sam koniec zwijak pneumatyczny, żeby mieć dostęp, prawdopodobnie tam gdzieś go powieszę, ale to jeszcze zobaczę.
Były też jakieś drobniejsze rzeczy w tym zestawie, ale to już mam poukładane w szufladach. Zobaczycie przy budowie. Brałem tylko te rzeczy, które będę używał w trakcie budowy albo eksploatacji busa. No głównie, bo wiadomo, taki zwijak też się tutaj gdzieś przyda. No i leżanka. Bo jak ja wjadę moim Dukatem tutaj na kanał, no to od początku do końca go sobie zastawię. Nie będę miał kanału, to będę miał leżankę, żeby sobie wygodnie wjechać pod spód. Skoro tak czy inaczej czekam tutaj na odbiór stołu, to mogę przejść sobie do omówienia okien i dlaczego zdecydowałem się na takie, a nie inne. Szyba od Ducato do tego modelu, ale nie oryginalna, zamiennik. Oryginalne okienko byłoby gdzieś tego rozmiaru. To jest troszkę większe, ma też wady. Nie licuje się na zero. Jest to taka szyba jak u Odyna w Masterze, przesuwna. Nie licuje się na płasko, oryginalna się licuje na płasko, ale oryginalna kosztuje 1600, a ta kosztuje 800. No połowy taniej. Czy będzie warto, to się zobaczy. Na zdjęciach z aukcji nie było odpływów wody, a w realu proszę, odpływy wody normalnie są. Także jest to duży plus, bo wystraszyłem się już, jak mi Krzysiek z Van Garage napisał, że przecież to na aukcji nie ma odpływów, a okazuje się, że tutaj ma. Jak mam wolną chwilę, to sobie zmierzę sam ten środkowy otwór 46 na... tu już potrzebuję dwie ręce i zobaczę sobie, jak to tam wyjdzie w busie, czy to jest idealnie przy samych liniach cięcia, czy jednak troszkę tego zapasu tu będzie. Będzie spory zapas, 46 to jest, tak jak widzicie tutaj, gdzie trzymam kciukiem, ale tak czy inaczej blachy będę ciął na równi z tym podwójnym łączeniem, z tą podwójną krawędzią. To będzie jeszcze do wywalenia. Noc mnie zastała, no ale tak to jest, jak się chce ponegrywać w spokoju, to najłatwiej jest to zrobić w nocy. Zainstalowałem sobie wszędzie oświetlenie w środku i mam nadzieję, że będzie spoko widoczne to wszystko, że kamera nie będzie głupiała. Nie, jest ok, dobra jest jakość. Pierwsze lecą drzwi. W drzwiach, nie daj Boże, niech mi się coś nie powiedzie, chociaż nie wiem, co tu może się nie powiedzieć. No nie, może się machnę o 20 cm i tu gdzieś się przewiercę, co jest ciężkie, ale możliwe. Lepiej od drzwi zacząć, drzwi można wymienić, drugą stronę byłoby gorzej. To nie jest jakiś mój plan, bo filmów jak wyciąć okno są dziesiątki na YouTubie. Ja wybrałem taki, że dziureczkę się wierci w tym miejscu, na początku łuku i na jego końcu, czyli wychodzi nam 8 otworów, potem od otworu do otworu proste linie jest łatwo wyznaczyć, a na łuku wystarczy sobie jeden łuk odrysować i z drugiej strony będzie można spokojnie ciąć, bo od tej strony się nie tnie. Nie jest to takie proste, że no mam linię, biorę wyżynarkę i lecę, bo by to było strasznie, nie, chociaż może to nie, ona by się tu na 100% z tym stołem nie zmieściła i te wymiary się prze... Kurde, zatrzasłem się, a tu linka spadła. O wiele wygodniej się tnie od tej strony, gdzie można spokojnie sobie lecieć wyżynarką, tylko trzeba to odpowiednio wytrasować. Gotowe. Lecę tak wszystkie 8. Mały problem się pojawił. Na wideo konkretnie wątpliwości co do okna, bo producent twierdzi, że to jest szyba lewa, czyli prawa jest lustrzanym odbiciem. I okienko wyszłoby z tyłu drzwi, a nie z przodu. I tam tak samo, z tyłu, a nie z przodu. Wszyscy mają na odwrót. U Odyna też jest na odwrót. No i zadzwoniłem do jedynego człowieka, który może coś na ten temat mi powiedzieć o tej godzinie. I on mówi, żeby kleił na odwrót, niż podaje producent. Teraz mam nocny dylemat. Andrzej, jak mówię, co robić? Ja bym kleił odwrotnie. No i teraz pytanie. No. Strasznie ci to utrudniło, tak jak pan, nie? No utrudniło, bo teraz tak, no kurde, producent pisze lewa, ale to jest lewa jak siedzisz jako kierowca, czy lewa jak patrzysz z przodu auta. No wiadomo, że jako kierowca, no tak jak kierownica po lewej. O kurde. Zastanów się, widziałeś kiedykolwiek auto, żeby miało okno z tej strony? No właśnie nie, no. No właśnie, no to po co chcesz zrobić coś, co będzie głupio wyglądać? Dobra, wklejam na odwrót, tak jak Andrzej radzi. W razie czego to jest koszt dwóch tubek kleju, bo okno można wyciąć w każdej chwili, prawda? Prawda. Musisz mi potwierdzić, żebym miał w głowie,
jakiś wynik. Tak, Dobra. możesz łatwo wyciąć. 5 minut możesz wyciąć szybę. My to sobie jeszcze przegadamy, bo trzeba się zastanowić i poszperać na internecie, a miała być już szybka robótka. I dam wam znać, jaki będzie rezultat. Dowierciłem sobie kolejne otwory, tak mniej więcej w połowie, bo zgubiłem mój długi liniał i tym krótkim po prostu zaznaczę to na dwa razy. Także przykładamy. Piękna sprawa. I lecimy kresem. Czekaj. To czy tam wejdzie milimetr w tą czy w tą, to bez różnicy. I tak na to idzie uszczelka. Cztery kreski, prosta sprawa. Łuk też do trudnych nie należy. Kartonik, jakąś kartkę, cokolwiek wystarczy włożyć. I teraz tylko cyk. Hopsa. No łatwiejszej rzeczy nie ma. Wybasta sobie pyrka, bo zrobiło się chłodno i to jest zdecydowanie dobra rzecz, że ja to zrobiłem. Klikam sobie pilotem, nie muszę się martwić o to w ogóle. Skończyłem rysować ten otwór. Nie jest to jakieś wybitne dzieło, ale trzeba uważać nad jedną rzeczą, bo można czasami polecieć sobie jeden łuk i ten łuk odbijać potem wszędzie, a to jest złudne. Nie są takie same te łuki. Ten jest inny niż ten był chyba inny niż tamten, tamte dwa już może są te same. Nie wiem, po pierwszych dwóch już każdy po prostu rysowałem i wycinałem osobno. No zdziwiłem się mocno, że są inne. Na oko wyglądają na takie same. Dobra, oklejanko taśmą. I cięcie już finalne. Ważne jest teraz, po której stronie kreski sobie zaznaczycie, no bo szkoda by się było o ponad milimetr walnąć. Wiecie co? Jednak co wyżynarka na przewodzie, to na przewodzie, bo ta się już rozładowała. Wytrzymała połowę cięcia i padła. No ale nie ma się co dziwić, jak jest coś lekkie i poręczne z małym akumulatorem, no to logiczne, że to się szybko rozładowuje. Trzy lajonki tutaj są tylko takich, jakby mieć cały system, no to wtedy jedną wkładacie do ładowarki, drugą zamieniacie i jest ok. Ja już, żeby to dokończyć, się przesiądę na moją zwykłą przewodową. No i po krzyku, pierwszy otwór gotowy. Zaraz przymierzymy, czy będzie działał. Ciekawy patent gdzieś widziałem na którymś anglojęzycznym kanale, żeby sobie tak poprzyklejać to wszystko. Wtedy nawet jak się samemu, no to blacha nie odpadnie. Trochę za dużo tej taśmy dałem, ale trudno. Lepiej za dużo niż za mało. No i tak właśnie za rok sobie będę patrzył gdzieś na hiszpańskie, chorwackie, czarnogórskie wybrzeże. Jeszcze do końca nie wiem, ale mi się to podoba. Pierwszy otwór, pierwszy krok w stronę budowy kampera zrobiony. Wyciąłem kwadrat, ale kurde, sztuka niesamowita, co? Z takich głupich wskazówek, o których zawsze się zapomina i nie pamięta, to, że nie odrywajcie taśmy o tak, bo się zawsze za każdym razem przetarga. Tylko jak już się odkleja taśmę, to chyba to jest najlepszy możliwy sposób, żeby się nie targała. Po prostu i tak się targa. Tragiczna jest ta taśma malarska. Trzeba było zrobić srebrną. Chociaż no, jakoś w miarę schodzi. Mówię, że rewelacyjnie, ale o. I tak to się właśnie kończy. Pilnik w łapę i lecę dookoła, bo mimo wszystko, pomimo tego, że się starałem jak najlepiej wyciąć, to gdzieniegdzie są zadziory, a przede wszystkim to krawędź jest po prostu ostra i rani palec. Dlatego to wszystko musi być wyszlifowane. Tu już kawałeczek zrobiłem. Palcem można bez problemu jeździć, nic się nie dzieje. Przydałoby się czymś jeszcze tak porządnie zabezpieczyć krawędzie. Standardowy lakier epoksydowy, podkład epoksydowy, takim jak się po prostu maluje samochody. Nie ma tutaj sensu kombinować z niczym innym, a też z drugiej strony jakiegoś spraya i psikania po krawędzi nie chcę robić, no bo wiecie jak to z psiknięciem po krawędzi sprayem. Nigdy się tak dobrze takiej dobrej, grubej warstwy nie położy. To aż wstyd pokazywać. No ale w czym wyrobić taką małą ilość? Najłatwiej spód puszki i palce ładnie wygrzebać. Palec się potem acetonem umyje, to nie problem. A ja śrubokrętym bym się bawił i bawił. Fachowa robota będzie. Gąbeczkę
zamoczę i o, raz, dwa, będzie pomalowane. Pięknie się tym maluje. Żeby dowiedzieć się, czy teoria Andrzeja ma sens, żeby to, w sensie teoria, pomysł Andrzeja, żeby to zamontować ma sens, no to chociaż taki podstawowy test. Nalałem zwykłej wody, zaleję to do pełna i pytanie, będzie uciekało tamtą stroną, a tędy będzie szczelny, czy już tam z góry jest założone, że to nie jest jakoś bardzo mocno szczelne. Zobaczymy, naleję do pełna. Widać? Widać. Akwarium się zrobiło. Cała butelka o dziwo weszła. I proszę, przecieka tamtym narożnikiem. Czyli jednak nie może być tak, jak chcieliśmy zrobić. Trzeba zrobić tak, jak producent przewidział. Ta strona w takim razie musi być zdecydowanie szczelniejsza niż ta. I to chcę, żeby w tą stronę, jeżeli wiatr będzie wiał przy pędzie jazdy, żeby w tą stronę próbowało tą wodę wciskać niż w tą, no bo tutaj, tam w tamtym rogu uda się jej przepchnąć, a być może jak przyjdzie wiatr, to i tutaj się uda to przepchnąć. Także, no niestety, nie będzie tak jak u wszystkich. U mnie okna będą na odwrót, albo w sumie prawidłowo, tak jak powinny być. Pięknie zrobione, co? Równiutko jak od linijki. Nigdzie nie wystaje. Nie no, paćkałem byle jak, co to za różnica. Tak czy inaczej jutro tutaj przyjdzie czarny primer i nic z tego nie będzie widać. Jedynie o, tu gdzie taki mały zaciek się robi, to jeszcze na szybko wezmę sobie pianeczkę i na szybko to wypłaszczę ten zaciek. Chodzi mi o to, żeby nie było widocznych takich górek. I właśnie dlatego to robiłem. Najgorzej jest tu na dole, bo trzeba było tu porządnie podlać. Naturalne jest to, że z tego rantu skapuje w dół, a tutaj farba ładnie spływa i zostaje na tym rancie. Dlatego tutaj poszły trzy warstwy na dół, do góry poszły i na boki tylko dwie. I idealnie mi się skończył podkład. Także w sam raz, reszta zabawy jutro. Niech to porządnie przeschnie. Poza tym jest druga w nocy. Dlatego to tyle na dzisiaj. Idę spać. Jutro 9 rano budzik, nie ma się zbytnio co przemęczać, lubię spać dłużej i robić dłużej, tak mam. Widzimy się w następnym dniu. Kolejny dzień, godzina 14. Pół dnia czytałem o tych szybach, szukałem zdjęć, próbowałem się czegoś dowiedzieć, szukałem po kodach producenta, nie znalazłem żadnej informacji, jak to powinno być zamontowane. Tylko i wyłącznie ta naklejka sklepu, prawa, lewa strona, cokolwiek mówi i chyba zrobię tak, jak oni radzą. Po przemyśleniu tego, po oglądaniu innych szyb, chyba zrobię tak, jak ma być. Co mi za różnica, czy to okno będzie tu, czy tu. Na dobrą sprawę to nie robi mi to jakiejś wielkiej różnicy, a szybę w razie czego można zawsze przekleić, przeciąć i wrzucić w inne miejsce, dlatego nie ma chyba sensu się zastanawiać. Zrobię tak, jak sklep radził, tak jak oni to chcieli i tyle. Epoksyd pięknie wysechł, także jest super. I mam też uszczelkę, przecież ja ją wiozłem z Hiszpanii, 3000 km. Proszę, ideał, to jest już ta grubsza, z blachą w środku, więc jest sztywna, tylko dociąć i ładnie zabezpieczyć krawędź. Zaraz okno będzie wklejone, max 2 godzinki. Zeszły mi wątpliwości z tą szybą. Ja wiem, że to już jest gadania i zastanawiania się pełno, ale w końcu jest rozwiązanie. I to konkretne. Po kodzie producenta, nie sklepu, widać, że to jest R, a tam było L, czyli to jest prawa. I wiem, że na 100% nie zamontuję jej tak, jak wszyscy montują. To znaczy, wszyscy montują inne szyby, niekoniecznie konkretnie taką. X, Y, G. Bo postarałem się zrobić zdjęcie jakoś smartfonem, ale tutaj pomiędzy tą szybką a tą jest tylko taka jak szczotka, takie włosie, nie ma uszczelki. I jak się to chwilowo psika, to jest ok, ale na dłuższą metę by przeciekało na 100%, dlatego już nie mam wątpliwości, montuję tak jak producent powiedział, R to R i koniec. I okienko będę miał po tej stronie, wszystko już odtłuściłem, zaraz leci primer. 22 wybiła, można działać dalej już w spokoju. I teraz tak, primer. Biorę i maluję. Są różne techniki na YouTubie, które zauważyłem. Niektórzy lecą tylko rancik, tak pojedynczo po prostu przeciągną i tyle. Ale ja mam obawy. Po pierwsze,
To jak potem trafić tak idealnie takim rancikiem w miejsce, gdzie będzie klej? No, o ile tutaj jest proste, to na szybie już to jest trochę bardziej skomplikowane, mając tu wielką szybę i teraz to przykładać. Może być ciężko. Tutaj, tym primerem, zapaćkam wszystko, bo boję się, że jak zrobię na przykład jakieś tam bohomazy albo tylko połowę, no to przy mocniejszym świetle szyba nawet, która jest czarna, przyciemniona, i tak tam prześwituje. Będzie to brzydko widoczne, dlatego okleiłem sobie ranty, których nie chcę ruszać. Zaraz to całe wypaćkam primerem. Po to go sobie kupiłem z zapasem, żeby nie musieć się tym teraz przejmować. Porządnie to owaliłem tym primerem. Nie żałowałem. Tak samo porządnie owaliłem też to tutaj primerem. Nie wiem, czy to widać, to świecące. I dodatkowo zrobiłem sobie z takiego test. Nie jest zwykły filc, to jest taki twardy filc. W mrówce to znalazłem. Zrobiłem sobie dystansę, żeby nie wypchnąć za dużo tego kleju. Także ja już powoli jestem gotowy. I najwyższy czas to w końcu przykleić, bo ten odcinek się trochę mocno ciągnie już. I teraz taki apel dla widzów, którzy tutaj byli dla poszukiwań i dla podróży jakichkolwiek. No, najbliższe minimum 4 miesiące będą takie odcinki. Także musimy to razem przetrwać. Możecie wrócić tu za 4 miesiące. Dla tych, którzy lubią budowę kampera i warsztat, no to myślę, że ciekawostek nie zabraknie. Ale dla tych, którzy tego nie lubią, no niestety, ja ten okres muszę tutaj przesiedzieć. Muszę sobie to zrobić, nikt za mnie tego nie zrobi. I takie też będą te filmy. Ale mi się to po prostu podoba. Własnoręcznie zrobiony bus, a potem jazda nim będzie jeszcze przyjemniejsza. Postawiłem na Wurta. Wurt, Sika, no dużo firm robi te kleje. Ja się nie znam, Wurt, firma znajoma, zresztą Sika tak samo. Trochę go podgrzeję, bo podobno jak jest cieplejszy, no to jest płynniejszy i trochę łatwiej się to nakłada. Dlatego troszkę go sobie webastem jeszcze podgrzeję i mam stresa, jak to idealnie przyłożyć, żeby to pasowało to okno. Jeszcze ważna rzecz, którą też widziałem, że wszyscy robią, jeżeli jest się samemu, to już sobie trzeba przygotować taśmę i ładnie takie pętelki z niej porobić, żeby potem tylko odwinąć i to wszystko przykleić. Bo samemu będzie troszkę ciężej, ale powinno się udać. Ja lecę z tym klejem. To będzie pewnie najgorzej nagrane, bo raz, że czas, a dwa, że no, chcę się skupić na wklejeniu, a nie na nagraniu tego. Zrobię co w mojej mocy, ale z kamerą latał nie będę. Ważniejsze jest dla mnie wkleić. Teraz rozumiem, dlaczego na internecie pisali, żeby łączyć to na dole. W sensie zaczynać od dołu, jechać dookoła i kończyć na dole. Brakło mi kleju. Cała tubka poszła na takie jedno okno. Być może przez to, że zbyt obficie smarowałem. Ale no ciężko jest to wyczuć na początku, jak dużo tego zejdzie. Także ostatni centymetr to już zebrałem tu, gdzie na początku mocniej smarowałem. I ulepiłem po prostu palcem tą faskę. Także jest to zachowana ciągłość. No ale brakło mi dosłownie 3 cm. Udało się, nie jest źle. Klej wyciśnięty, teraz tylko ładnie wpasować okienko. Proszę bardzo, udało się. Cieszę się, bo zszedł ze mnie takie, wiecie, no, stres. Drugie już łatwo pójdzie. Drugie już pójdzie w jeden dzień, bo co najwyżej timelapsa z tego nagram. Po co dwa razy to samo? Siedzisz ty wniutko tutaj, równo z krawędzią, co do milimetra. Tutaj tak samo. Idealnie na krawędzi się to kończy. Szczelina po długości tutaj schodzi około na tym, tu jest 1,40 m, no to na 1,40 m schodzi około milimetra, co nie jest widoczne z zewnątrz, ale jest widoczne w środku, bo to okno nie jest do końca proste. I to nie do końca z mojej winy, ale no wiecie, chińskie okno tanie, więc nie ma się co dziwić. Szczeliny pod palcem mniej więcej wszędzie takie same, wszędzie równe. No i co? Koniec na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam na live'a na godzinę 20. Prawdopodobnie będzie. Na pewno to w życiu nic nie ma, ale zrobię wszystko, żeby był. Pogadamy sobie trochę o głupotach, jak zawsze. Ale się cieszę. Ducato oficjalnie ruszyło. Dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Widzimy się w środę i w środę już mam nadzieję, że... No tak, na pewno drugie okno muszę skończyć, ale to już poza kamerami, bo będzie identycznie to samo.
I na 100% będę chciał już robić izolację podłogi. Będę mógł już robić izolację ścian. Zamówię sobie w tym tygodniu, bo w tamtym miesiącu mi nie przyszły, w sensie już bym był na za dużym minusie, okna dachowe i MaxFan. Także te dwie rzeczy są jeszcze w tym miesiącu do zrobienia. Plus panele na dachu. No kurde, rusza budowa, jest rzeczy do roboty pełno. Dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że dało się jakoś przebrnąć przez odcinek sklejenia szyby. Widzimy się następnym razem. Na razie.